yonder. Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się waż do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie draśnięcie. Ja jestem z Glasgow. A teraz kopnij za krawędź! Nie! Płacą mi za to. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. Jest! Przeciąć linę! Już się robi! Mam ją! Cholera! Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Dzięki Bogu. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty. Ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Rod z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Rod. Daj im jakiś znak. Ja idę po Sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Rod. Ja wpakowałam Sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę.
dobrze, Laro. Tylko uważaj. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się. Będę cię osłaniał przez całą drogę. No to dalej. Co tam się wyprawia? Myślisz, że dorwali tę obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec Matias rzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedziemy. A tak... Co? Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? Mam włos. Nie widzę go. Wypatruję ognia z ufy. Nic co na klifa. Ognia. Stój. Nie ruszaj się, bo cię zobaczą. Stój! Zaczekaj! Już prawie go mam! Ruszaj! Stój! Czekaj! Czekaj! Laro, chyba masz czystą drogę. Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Laro, uważaj! Poddaj się, bo skręcę jej kark! Wydostanę ich. Wrócę. Obiecuję. Musimy wyzwolić naszą królową! Tak jak my! Tak i ona!
płynie krew tej krainy. Może być kluczem do wyzwolenia. Rytuał płomieni pokaże nam prawdę. Himiko! Jesteś pierwszą i ostatnią. Przemów do nas! Przez ciebie zginął nasz brat! Teraz ja zabiję ciebie! To za Vladimira, intruzja! Dość tego! Dimitri, Nikolaj, przyprowadźcie ją. Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Himiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej. Twoja walka dobiegła końca, Konrad. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie. Szaleństwo. To miejsce jest szalone. Matias wierzy, że to duch Himiko nas tutaj więzi. To niemożliwe. Niemożliwe. Ale on zaszedł już tak daleko w szaleństwie, że może zatoczył koło do jakiejś dziwnej normalności. Nie uciekniemy stąd helikopterem.
wyszarp się za bardzo. Módl się, żeby cię szybko. O Boże. Nie. To straszne. Czarne jedwabne wachlarze były używane podczas obrzędów pogrzebowych wysoko postawionej szlachty. Thank you.
Dziękuję, kochanie. Nie chciałam tego pisać, ale jeśli nie zrobię tego teraz, mogę nie mieć kolejnej szansy. Twoja mama wpakowała się w kłopoty i... Prawdopodobnie ślub. Nie wygląda na więcej niż kilka lat. Cuchnie, ale cicho. Raczej jej tu nie ma. Może lepiej iść. Musimy się upewnić. Trzeba przeczesać dół. Ech, co tam się dzieje? O, cześć! Nikolaj nas przysłał. Jesteśmy tu z rozkazu. Ochroniarze nam kazali. Tak naprawdę z nami nie rozmawiał. Chcę jednego z więźniów. Tego nowego, którego dopiero co tu wrzucili. Dobra, pokażcie mi. Zaprowadzimy go do Nikolaja. Raz. No tak, w porządku.
naszymi... Wsparcie! Wiele lat. XIX-wieczne składane wachlarze były często zdobione wierszami upamiętniającymi ważne wydarzenia. Bravo!
naprawdę niezłe, Laro. Tak. Jak ty się tu dostałaś? Nie bez pomocy. Grim! Tak. Ale nie udało mu się. Cholera. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Whitmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. I sam też. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. No dobra. Spróbujmy ją rozruszać. Razem. Jeszcze raz. Dobra. Gotowi? Skok! Nic z tego, Ray. Gotowi? Skaczemy! Niech to szlak. Laro, tu się dzieje coś strasznie dziwnego. Słyszeliśmy, jak rozmawiali o jakimś duchu słońca. O Słonecznej Królowej. Starożytnej władczyni Yamatai. Chyba sobie jaja robisz. Znaczy, że to jest Yamatai? Tak, na to przynajmniej wygląda. Na to ci dopiero. W końcu znaleźliśmy tę przeklętą krainę. Nie do końca się tego spodziewaliśmy, co? Ha, mało powiedziane. No świetnie. Tak, tak jest! Tak jest! Świetna robota, Laro. Cała okolica jest niestabilna. Podłoga zaczyna pękać. Nie martw się tym, Laro. Po prostu nas stąd wyciągnij. Dobrze ci idzie. Widzieć. Dobra.
ucieknie. To słyszałam po japońsku przed katastrofą samolotu. Rytuał z grobowca Himiko? Dlaczego Matias tak się tym interesuje? Nasi są uwięzieni w zachodzie Niemy! Ruszać się! Zaszczyt dla ciebie i dla nas wszystkich. Niektórzy zaczynali już wątpić, że kiedykolwiek zdołamy cię odnaleźć, a jednak jesteś. Proszę cię, wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego, ale tak nie jest. Nie chcę być żadną wybraną. To, czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, kim jesteś. Krew Himiko płynie w twoich żyłach. Wiem, że to w sobie czujesz, Samantha. Postradałeś zmysły, Matiasie! Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Kiedyś, gdy myślałem, że okręty zdołają do nas dopłynąć. Ja po prostu chcę wrócić do... Ja też, dziewczyno. Wiele lat czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie. Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami. Ale ty, Samantha, ty masz moc, by nas wyzwolić. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Pożar przybiera na sile. Druga dziewczyna zniknęła. Trzeba położyć temu kres. Dimitri! Strzeż jej dobrze. Laro! O Boże! Jesteś tu! Już myślałam, że tracę zmysły. Już dobrze. Dobrze. Wszystko będzie dobrze. Moja broń. Jak my się stąd wydostaniemy? Musimy uciekać, zanim on wróci. Whitman! Whitman! Gdzie on się podział do cholery? Uciekaj, Laro, szybko! Bracie! Z powrotem! Do sali tronowej! Tam! Nie widzę! Przestylić ją! Zostawmy się!
Ruszajcie! Wszyscy! Znajdźcie wybraną! To jest moja! Czekałem na ciebie, dziewczynko!
zrobimy ci krzywdy. Cofnijcie się! Sam! Potrzebujemy uciekaj! Jej. Ale już! Trafić! Poświeć tam! Tam jest! Załatwić ją! Teraz!
Laro? Laro, przejdź górą! Tędy! Idź do Rota. Dołączę do was. I sam nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi, sam. Proszę, tylko mi zaufaj. No idź!
Lara! 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 Nie poddawaj się! Wracaj, Laro! Wracaj do mnie! Chodź, Laro! Chodź! Chodź! To oni! Nie! Jestem pewien, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz się Croft. Z nią w porządku, bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie Ferre jest. Masz rację, nie powinnam tak mówić. Ale... Rod, jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika i tak go pożegnajmy. Stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Johna, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd, bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. Miej go przy sobie. Świetny instynkt, dziewczyno.
Musisz mu zaufać. Nikt stąd nie ucieknie. Burze są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. Jonah! Reyes! Laro, tak mi przykro. To ja... Szlak... To... Ach, powinnam była iść z nimi. Nie przywrócą mnie do życia, dziewczyno. Tak właśnie powiedziałby Rod. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże, wolałbym, żeby to mnie zabili. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Himiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać.
strażnicy burzowej gwardii. Dziś stoimy u progu wielkiej zmiany. Wroga flota,